klubu Wrócław Amatorów przy Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Jest mi miło, że bierze udział w wernisażu. Witam bardzo gorąco przybyłych, pozostałych Państwa. Witam mojego szefa, Krzysztofa Tuwisia, dyrektora Bebuła. Podobnie jest tutaj prezes Związku Polskich Artystów Plastyków Oddziału Nowosądeckiego, z mi miło. A oczywiście najważniejsze powitanie należy się bohaterowi dzisiejszego wieczoru, pan Alfred Kotkowski, artysta rzeźbiarz, 34 lata, ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydział Rzeźby i dyplom obronił w 1983 roku w pracowni Stefana Bożenckiego. Jeśli można prosić prezesa, ciepłych kilka słów, bardzo proszę. Słowa będą ciepłe, ponieważ jestem zgrzany. Zapewne będzie ciepło. Proszę Państwa, ja Fredka znam od dawna i przyjaźnimy się. Bardzo się cieszę, że zdecydował się tutaj w mojej galerii przedstawić swoją twórczość. Sam Fredek tutaj pokazuje nie w pełni swój dorobek artystyczny, ale jak na możliwości małej galerii jest to dorobek już znaczny i pokazany w tym szerokim znaczeniu. Tam zdjęcia, które Państwo zobaczycie w czasie oglądania wystawy, przedstawiają Fredka w świetle twórcy, który w dużej mierze poświęcił się jak gdyby twórczości religijnej. I to jest bardzo istotne, co trzeba też podkreślić. Są to na dobrym poziomie pracy realizacje, w zasadzie duże realizacje już rzeźbiarskie. Chciałbym powiedzieć o czymś zdecydowanie ważniejszym. Otóż na tej wystawie, proszę Państwa, możecie być świadkami bardzo wielu przemyśleń artystycznych. Od wręcz wiejących grozą prac, od prac, które są pewnie jakimś buntem, o czym z artystą będziecie mogli Państwo porozmawiać, do prac pełnych miłości i do prac, które tutaj również są prezentowane. I również Fredek zobaczył kobiety w swojej twórczości, prawda? Czyli jest to artysta bardzo spostrzegawczy, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, żebyście go nie zakwalifikowali do kręgu twórców religijno-romantycznych. Tak? Jest to uniwersalny twórca. Dziękuję Ci, Henryk, że przyjechałeś tutaj z daleka. A jeszcze nie powiedziałam, no oczywiście mieszkam w Piątkowej, czyli bardzo blisko, właśnie ta Nowy Sącz, ta dzielnica Nowego Sącza. Jeszcze nie. No, przynajmniej ja to tak traktuję. Czy dyrektor coś ciepłego chce? Dziękuję bardzo. Ja tylko chciałem pogratulować, że w tak młodym wieku zdobył się Pan już na znaczny wysiłek artystyczny i słychać o Panu już od pewnego czasu. Prace rzeczywiście zaskakują swoją różnorodnością i ogromnym wachlarzem zainteresowań formalnych. Bardzo mi się podobają te medale, takie troszeczkę inne od tych ekspresyjnych, dużych rzeźb, bardzo kameralne, delikatne, zupełnie jakby druga dusza artystyczna drzemała w tych pracach. Serdecznie dziękuję, gratuluję także rodzinie, która razem z Panem tutaj jest. Liczna. No i wszystkiego dobrego. Ja również ze swojej strony życzę wielu sukcesów. Mogę Ci rękę wyciągnąć. Dużo zdrowia i w ogóle zadowolenia z tego, że jesteś tu, że będziesz wszędzie. Brawo. To, że Fredek jest piątkowy, to nie jest przypadek, proszę Państwa, bo jest to piątkowy chłopak. Zapraszam dziękuję do zwiedzania, do oglądania, do rozmów i w imieniu artysty i na symboliczną lampkę wina. Proszę się usiąść.
Jest to szkoła.